Cześć! Były już fakty o serii z bananami, to teraz czas na sekrety. Czyli takie rzeczy, których nie mieliście jak wiedzieć, a przynajmniej wiedzieć na pewno, bo nigdy nie zdradziłam, co mi się działo w głowie. To już będzie takie mocno zza kulis, więc wszystko o ciążach, niespełnionych planach i tym podobnych. Od razu powiem, że w pewnych sprawach macie prawo czuć się okłamani. A ja nawet nie czuję się z tym jakoś specjalnie źle, przynajmniej z większością rzeczy. Umiejętność złośliwości na 10 poziomie normalnie. No w każdym razie to jest taki film, którego odradzam oglądać, jeśli cenicie sobie pewną taką magię i takie niedopowiedzenia trochę w bananach, bo wszystkie te niedopowiedzenia tutaj będę totalnie wyjaśniać. Także może wam trochę to popsuć wspomnienia o tej serii. Wolę uprzedzić, żeby potem nie było, że ktoś obejrzał i teraz już nie może spojrzeć na bananów w ten sam sposób. Dam wam teraz tak z 3 sekundy na wyłączenie tego filmu w razie czego. I zaczynamy! Na początek od razu z grubej rury, czyli żadna ciąża nie była przypadkowa. Chyba, że chodzi o dzieci rodzeństwa dziedziców, które rodziły się samoistnie przez MC Command Center. Nad tym już jakoś bardzo nie panowałam. Jak się rodziły, to się rodziły. Ale zarówno ciąża Uli, jak i Kariny, czy kochanki Vivana, były planowane przeze mnie. No, o Laurze, czyli właśnie kochance Vivana, to akurat wiecie, bo powiedziałam to otwarcie w odcinku. Ale moduł MC Wuhu do MC Command Center użyłam tylko, kiedy chciałam zaciążyć Beatrycze jako nastolatkę. Poza tą sytuacją nigdy nie miałam go w grze, więc nie było nawet opcji mieć czegoś takiego jak ryzykowne Barabara. Nie lubię w ogóle takich rzeczy, w dwójce też nie mam czegoś takiego. Zdecydowanie wolę mieć kontrolę nawet nad niby nieplanowanymi ciążami. Jeśli widzieliście, że niby klikam Barabara, a nie postaraj się o dziecko, to pamiętajcie, że jest coś takiego jak montaż, w którym można stworzyć różne złudzenia. Zawsze kiedy było widać menu interakcji, robiłam tam cięcie i tak naprawdę klikałam postaraj się o dziecko. Pamiętam, że u Kariny próbowałam z 2 czy z 3 razy zanim faktycznie zaciążyła. Uparta była skubanica. Odcinek 33, gdzie okazuje się na końcu, spoiler, że Ula jest w ciąży, był całkowicie reżyserowany. Zrobiłam to totalnie z premedytacją. Nawet można zauważyć, że momentami specjalnie kadrowałam obraz, żeby nie było widać nastrójnika ciążowego. Pamiętam, że też wycinałam wszelkie momenty, w których mogło być widać, że jest jej niedobrze, jakieś takie małe oznaki, że już tam coś kiełkuje w środeczku. I mimo, że odcinków potem było jeszcze prawie 170, to ten jest nadal moim ulubionym. Właśnie dlatego, że był tam konkretny pomysł, który udało mi się bezbłędnie, tak myślę, zrealizować. Ale jeśli chodzi o liczbę dzieci z tej ciąży, czyli trojaczki, tego już nie planowałam. Powiedziałam wyraźnie wtedy, że chciałabym mieć jednego chłopca, że chciałabym, żeby się urodził tym razem chłopiec. I dostałam 3 dziewczynki. W tamtym czasie dopiero co zainstalowałam sobie MC Command Center i nie do końca ogarniałam ustawienia, właściwie chyba nic w ogóle tam nie zmieniałam, totalnie na domyślnych wszystko robiłam i nawet nie przyszło mi do głowy, że ciążę można podejrzeć i że tę liczbę dzieci można w ogóle zmienić. I wtedy przed pewnymi aktualizacjami tego moda szansa na bliźniaki i trojaczki była taka sama jak na pojedyncze dziecko, a tym bardziej właśnie na domyślnych ustawieniach. Więc moja reakcja na potrójny poród była jak najbardziej autentyczna, co wydaje mi się, że chyba dało się wyczuć. Czy mnie się to śni? Jednak kiedy w następnym pokoleniu urodziły się bliźniaki, też zupełnie niekontrolowane przeze mnie, potem postanowiłam już trochę bardziej zwracać na to uwagę, więc im dalej w serię, tym coraz częściej sama ustawiałam, co ma się urodzić. Przeważnie sprawdzałam tylko liczbę, żeby ją ewentualnie zmniejszyć, ale zdarzało się, że miałam też konkretny zamysł na płeć. Na pewno nie pamiętam wszystkich tych sytuacji, ale jestem na 100% pewna, że Beatrycze, Artemon i Aureliusz i Hanna Gaja to były ciąże, w których miałam konkretny zamiar. Możliwe, że ciąże i tak ustawiła się po mojej myśli i nie musiałam niczego zmieniać, ale sprawdziłam to. Pojawiły się chyba z 2 pytania o to, co bym zrobiła, jeśli Hanna Gaja urodziłaby się chłopcem, więc wtedy nie mogłabym nazwać jej Hania po założycielce rodu. No to nie było takiej możliwości, bo ja specjalnie zrobiłam tak, żeby ona była dziewczynką. I jeszcze zanim się urodziła, już planowałam, że będzie homo i w ogóle wielkie plany na temat ostatniego dziedzica były.
W przypadku bliźniaków z 9. pokolenia liczyłam właśnie na to, że chłopcy będą identyczni, a ciąża była całkowicie ustawiona, o ile dobrze pamiętam. Miałam wtedy w MC Command Center ustawioną szansę na identyczne potomstwo chyba na 70%, więc bardzo trzymałam kciuki, żeby rzeczywiście to 70% zadziałało wtedy i była tak naprawdę ogromna szansa na to. Wydaje mi się, że kiedy Areczek miał się rodzić, to przestawiłam płeć, która wylosowała się najpierw. To był chyba pierwszy raz, kiedy coś takiego zrobiłam i od tamtego momentu właśnie wydaje mi się, że zaczęłam podglądać te ciąże i unikać niespodzianek. Wspomniałam o kochance Vivana. Były sytuacje, w których brałam istniejących już w grze Simów, takich co się wygenerowali albo byli potomkami wygenerowanych Simów, ale coś w nich przerabiałam. Laura oryginalnie miała na imię Klementyna i nawet wydaje mi się, że ona gdzieś wcześniej pojawiła się w serii, ale potem ja ją totalnie przerobiłam i jako, że jakaś inna Klementyna była niedługo wcześniej ogólnie w tej serii, bo była chyba siostrą Cornela i żywi tej od Amandy, więc zmieniłam jej imię i grupę wiekową. Nie była młodą dorosłą oryginalnie, tylko była dorosłą. Ale że nie było za bardzo żadnej innej wolnej lambadziary, no to sobie ją troszeczkę podrasowałam i zrobiłam z niej kochankę Vivana. Podobnym przypadkiem jest Mateusz, który miał już żonę i po prostu mu ją usunęłam. Bo tak mi się spodobał, że po prostu zrobiłam wszystko, żeby był z Heleną. Pokarało mnie potem, bo Mateusz to mój najmniej ulubiony banan. Był po prostu okropny. A, jeszcze z Beatą od Borysa kombinowałam. Wyobraźcie sobie, że ta jej koleżanka, Paulina Chmiel chyba się nazywała, z którą mieszkała, to tak naprawdę była jej żona. Rozdzieliłam ich małżeństwo, żeby przywłaszczyć sobie Beatę, którą już od jakiegoś czasu brałam pod uwagę dla Borysa. Pamiętam, że to było jakoś tak, że weszłam z ciekawości w plik logowy z MC Command Center, tam gdzie się zapisują wszystkie te akcje, które się dzieją, bo jakieś błędy chyba mi wyskakiwały i chciałam po prostu coś sprawdzić. No i właśnie jedną z najświeższych rzeczy, jaka się wtedy wydarzyła, od razu zobaczyłam właśnie, że Beata Delgato i Paulina Chmiel wzięły ślub i tak pomyślałam, to nie jest dobry pomysł. I kolejny sekret związany z ciążą. Dużo o tych ciążach. Kiedy wybierałam surogatkę, było to poniekąd faktyczne losowanie, ale losowałam kilka razy. Za pierwszym razem wypadło na tę simkę, ale stwierdziłam, że ma ona zbyt podobne kolory do dotychczasowych bananów. Po prostu takie zbyt ciemne. Więc losowałam dalej. Emilia Sikora wypadła chyba tak naprawdę za trzecim razem, tak mi się coś kojarzy, chociaż nie pamiętam, kto wypadł za drugim. W trakcie losowania zauważyłam, że zrobiłam wśród tych simek po prostu za małą selekcję, dlatego pozwoliłam sobie na taką wybredność podczas losowania. Powinnam była wybrać naprawdę takie absolutne perełki, które na 100%, jeśli któraś z nich się wylosuje, to będzie mi pasować. A w trakcie losowania się okazało, że jak coś wyskoczyło, to ja nagle stwierdziłam, że w sumie to nie, w sumie to ona nie powinna w ogóle tu być. To jest właśnie jeden z tych momentów, kiedy macie prawo czuć się okłamani i z tego powodu akurat trochę mi głupio. A pamiętacie, co było zaraz przed surogatką? Nagi ślub na latarni morskiej, no nie? To ciekawa historia. Tak naprawdę, kiedy nagrałam ten odcinek, ślub Nikodema i Daniela zrobiłam w ubraniach. A dopiero po nagraniu do mnie dotarło, że przecież to jest nieparzyste pokolenie, więc halo, czas na nagi ślub. Akurat tak się złożyło, że zaraz przed ślubem skopiowałam zapis, bo po prostu robiłam tak co jakiś czas, a w dodatku w tym odcinku był też taki przypał, że ze względu na zwiększoną modem liczbę simów, z rodziny zniknął mi Daniel. Ten drugi zapis to było też takie moje zabezpieczenie na przyszłość, gdybym się zapomniała i gdyby to się powtórzyło, więc mogłam bez problemu wrócić do gry i zrobić im ten ślub jeszcze raz. Tym razem już tak jak trzeba. Ale to była kwestia czysto wizualna, a na kolejny odcinek wróciłam już do tego aktualnego zapisu, więc teoretycznie dalej grałam na tym save'ie, na którym tego nagiego ślubu nie było. Oczywiście w samej rozgrywce to nie ma żadnego znaczenia, ale taka ciekawostka. Miałam już nagraną frazę, w której mówię, że zmieniłam coś w suwakach u Pauli. Jednak kiedy to sprawdziłam, kiedy porównałam dziecięcą Paulę zmienioną w młodą dorosłą i już tę Paulę właściwą, że tak powiem, to okazało się, że za bardzo tych zmian wcale nie ma. Byłam przekonana, że obniżyłam jej minimalnie żuchwę i troszeczkę zwęziłam ramiona, bo miała naprawdę potężne te bary, a jednak okazuje się, że jedyna zmiana, którą ewentualnie mogłabym zauważyć, jest w biuście, gdzie w ogóle mam zero wspomnień na temat zmiany jakiejkolwiek w jej biuście. I szczerze, ta Paula właściwa ma tak naprawdę nawet
mniej atrakcyjny biust według mnie teraz, także nie wiem, co tutaj się stało. Ale wiem, że na pewno w przypadku Pauli mogło się zdarzyć, że minimalnie ją odchudziłam, kiedy stała się nastolatką. Ogólnie gdzieś czasami mogło mi się zdarzyć, nie jakoś drastycznie, ale troszeczkę obniżyć ten suwak tuszy, kiedy Sim nie był jakoś otyły i jakby nie była to taka część jego osoby, że rzeczywiście po prostu był pulchny i fajnie. Tylko kiedy uważałam, że to tak trochę nie ma sensu, że ten Sim ma jakąś taką lekką nadwagę czy coś takiego, to robiłam sobie taką drogę na skróty i odrobinkę gdzieś tam odchudzałam tego Sima. Możliwe, że zrobiłam też tak z Beatrycze. Jest szansa, ale konkretnych przykładów wam już nawet nie podam, bo po prostu nie pamiętam. Wiem, że po prostu zdarza mi się coś takiego robić, także przyznaję się. Sylwetkę edytowałam też w Wiktorynie, ale to akurat wiedzieliście. Ogólnie mogliście zauważyć pewne znaki wskazujące na to, że Wiktoryna będzie transpłciowa. Pewnie tylko bardzo spostrzegawczy widzowie gdzieś zauważyli jakieś takie rzeczy, jakieś takie smaczki. Jednak stylizowałam Wiktorynę na trochę taki neutralny płciowo styl, więc gdzieś tam krążyły mi po głowie te myśli, że przejdzie korektę płci i nawet sprawdzałam między nagraniami, jak by to wyglądało. Ale nie byłam do końca zadowolona z możliwości, jakie dawała gra w tych dodatkowych opcjach, więc zrezygnowałam totalnie z tego pomysłu później. Chociaż teraz do końca nie rozumiem, co mi nie odpowiadało, bo widzę, że można było to dobrze zrobić i powiem zupełnie szczerze, że żałuję, że nie zrealizowałam tego pomysłu. Na to miejsce wszedł oczywiście jej przyjaciel Wawrzyniec, który pozostał mężczyzną, ale zazwyczaj spotykało się go w wersji takiej drag queen. Albo może bardziej takiej cross-dressingowej, bo o ile Wawrzyniec chciał być twórcą stylów, to nie był żadnym artystą scenicznym i ogólnie tę typowo kobiecą formę ubioru nosił na co dzień. Po prostu tak wyrażał siebie. No i jeszcze zrobił sobie parę zabiegów kosmetycznych, żeby wyglądać bardziej kobieco, ale korekty płci de facto nigdy nie miał. Więc oczywiście jest to inna ranga niż to, co chciałam zrobić w Wiktorynie, ale powiedzmy, że jest to dosyć zbliżona sytuacja. Jednak mogę wam na pewno powiedzieć, że nowa tożsamość Wiki nie nazywałaby się Wiktor, bo wychodzę z założenia, że raczej większość osób transpłciowych wybiera zupełnie inne imię. Na pewno to zależy od wielu rzeczy, od konkretnej osoby i tak dalej, ale wiem, że sama w takiej sytuacji wybrałabym imię, które bardzo po prostu lubię i które mnie jakoś określa, a nie tylko przekonwertowała swoje imię na męską wersję. Akurat moje imię ma męską wersję i w sumie to nazywałabym się tak samo jak mój brat, więc tym bardziej byłoby to dosyć dziwne. I w sumie wyglądałabym jak on też, więc to już tym bardziej. Miałby brata bliźniaka o 4 lata młodszego. No w każdym razie w przypadku Wiktoryny najprawdopodobniej tradycyjnie wzięłabym sobie imię z kalendarza. Nie ma to jak rozkminiać nad totalnie hipotetyczną korektą płci u samej siebie. To koniec. To wszystko. Tak mi się wydaje. Myślałam i nic więcej mi do głowy nie przyszło. Mimo, że te wszystkie punkty opierałam też na waszych pytaniach o serię, ale jeśli jeszcze coś chcecie wiedzieć, jeśli jeszcze coś jest niejasne, to dajcie znać, zadajcie pytanie i pomyślę, czy nie zrobię jeszcze jednego jakiegoś filmu podsumowującego, ale pewnie już wyczerpałam temat i jeśli nawet jakieś takie malusieńkie rzeczy są, to może wam odpiszę w komentarzu po prostu albo napiszę post na grupie. Zapraszam. No to mam nadzieję, że jakoś bardzo nie zepsułam wam obrazu bananów mimo wszystko, a tym bardziej mam nadzieję, że nie obejrzeliście tego i nie żałujecie teraz. W sensie, że nie obejrzeliście nie chcąc tak naprawdę obejrzeć. Ale też możecie dać znać, czy były jakieś rzeczy, których totalnie się domyślaliście, albo byliście nawet pewni, że tak było i po prostu mieliście rację. No i czy coś was zaskoczyło. I jak zwykle. Dziękuję bardzo, że słyszałam. I widzimy się w następnym. Pa!